Ahoj kamraci! Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dziś mamy odcinek pogadankowy. Jak widzicie, jesteśmy w naturze. A o czym pomówimy? Za chwileczkę. Ale zanim zaczniecie oglądać, zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek i startujemy z tym materiałem. Nasz mały kompan podróży tutaj ciśnie. Paciak przyspieszenie robi. Przyspieszenie zabrze. Wcześniej jak szliśmy przez tę pole, łąkę, to nie było jej widać w ogóle. Idziemy, tu idziemy. Zakopał nam się piesek. Jako, że dzisiaj jest nie tłusty czwartek, tylko... Czwartek Boże Ciało. Boże Ciało. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Ale my niestety, bądź stety, pracujemy, ale to jest nasz wybór. Tak, zrobiliśmy sobie w tym momencie przerwę od pracy, żeby nie było. Jesteśmy na wiosce. Jak możecie zobaczyć, patrzcie. Wojtek kręci się, a wraz z nim cały świat. W zasadzie jesteśmy w miejscowości, nie, to nie można powiedzieć, że rodzinnej. No nie, znaczy, no nie, bo w sumie rodzinnej znaczy, no może rodzinnej to nie. Czy... Ale w miejscu, w którym mieszkałeś z rodzicami przez lat wiele. Ale konkretnie mieszkałem tutaj od 2006 roku do 2017. No, czyli przez 11-12 lat. Rodzice w dalszym ciągu tu mieszkają. Ja też tu bywałam. Tak, i w tym momencie ten mały piesek też tutaj mieszka. I my a mały piesek ma ile lat już? Nie wiem, kurczę. Kurde, parę lat już ma. Ale ze 6, 5? No chyba tak będzie. No i to jest Lady. I ona właśnie nam tu dzielnie towarzyszy, a tak naprawdę to my... Teraz trochę lepiej ją widać. Ona jest zaaferowana tym, że biegnie przez trawę, a nie tam... Bo ona ma teraz super wyzwanie i trening. Tak. Jako, że rodzice pojechali nad morze, pozdrawiamy ich z tego miejsca, niech wypoczywają, to myśmy przyjechali tutaj, żeby pieskowi towarzyszyć trochę. Tak, to raz, żeby pieszkowi dotrzymać towarzystwa, a dwa, żeby troszeczkę głową właśnie, tak jak wiecie, odpocząć, jako że cały czas gdzieś wyjeżdżamy sobie na spacery, to stwierdziliśmy, kurczę, tutaj jest dobre miejsce, żeby właśnie pochodzić i nie musieć jakby dojeżdżać do jakiegoś miejsca, żeby sobie chodzić, tylko po prostu wyjść z domu i chodzić. Jeszcze bardziej się człowiek przekonuje, że jednak takie życie gdzieś tam na wsi, czy w ogóle życie gdzieś tak w naturze, to jest dla niego jak najbardziej. Spędzimy tutaj, w sumie dzisiaj jest czwartek i będziemy tutaj do niedzieli, czyli spędzimy 4 dzionki. Także robimy sobie takie małe wakacje i wiecie co? Wyobraźcie sobie, że dziś po raz pierwszy od pół roku myśmy spakowali walizki. Znaczy w sumie plecaki, nie walizki, ale spakowaliśmy się w ogóle i pierwszy raz opuszczamy, jak to w ogóle brzmi, pierwszy raz opuściliśmy już nasze mieszkanie na tak długo, bo te 4 dni w porównaniu jakby do tego pół roku, kiedy nic nie robiliśmy, to jest naprawdę długo. Zgadza się. I to w ogóle wyciągnęliśmy te plecaki, były pochowane do walizek i odnaleźliśmy plecaki, o których w ogóle zapomnieliśmy. Tak. Bo to były kupione plecaki tak naprawdę do bagażu podręcznego do Polskich Linii LOT. Także było pakowanie, ale nam ale to zarosło. Tutaj. To jutro pójdziemy w inny. Jutro pójdziemy gdzie indziej, bo widzicie, mamy nadzieję, że nas sypasz. O, sarna. Nie wiem, czy będzie ją widać. Ja przybliżę jak coś, ale zobaczcie, tam sarenka sobie kica. I to ile? Ze 30 metrów przed nami no. Wyskoczyło. O, fajnie se ten, bo na zoomie sobie samo czoło pokazałem. Zobaczcie w ogóle, jaka wysoka jest ta trawa. To jest zboże. Ale zobaczcie, tutaj trawa też jest do... spokojnie taka półmetrowa. Tam zobacz, są domy. Pokaż dokładnie w twojej miejscowości, w której tyle lat mieszkałeś, proszę bardzo. Domy, lasy, no to zboże. Jest fajne, że zaraz za domem można... Do lasu ile tu jest tak naprawdę? No kurde, rzut klapkiem. Kawałeczek dosłownie. I jeden mak, patrz. Znowu jeden tylko. Nie spodziewaliśmy się, że tu takie
Trawsko. Myśmy chcieli wejść sobie taką trasą, którą kiedyś gdzieś tam spacerowaliśmy. No w sumie to tędy chodziliśmy, tylko że tutaj nie było takiej trawy. No właśnie, myśmy się nie spodziewali. Taki to będzie sielsko-anielski czas na tej wsi. Będziemy sobie grillować, przecież w taką pogodę to nie będziemy obiadu w domu robić, nie? Niby zapowiadali tam jakieś burze, ale na burze się nie zanosi. Wczoraj w Głogowie była mega ulewa. Burza z piorunami i w ogóle, a tato mówi, że tutaj ani kropla nie spadła. A żeby było jasne, to ile tu mamy, Paulo, z 15 km? O, i tutaj nic nie padało, a w Głogowie była taka burza, że ho. Staramy się dla was nagrać, myślę, że z dwa odcinki to na pewno. Trochę odpocząć. Oczywiście popracujemy, bo zaraz jak wrócimy ze spaceru, to wracamy do pracy. Prawie dochodzimy do drogi. Tak się cały czas rozglądamy, bo pieska my wzięli, trzeba się opiekować. Piesek jak wróci, to padnie i będzie spał. Ale jakie jest przesłanie tego vloga tak naprawdę? Vlog sielski, anielski. Chyba taki to będzie vlog. Tu chcieliśmy podzielić się naszym Bożym ciałem. Tak. I wiecie, jaką mamy frajdę z tego, że właśnie opuściliśmy cztery ściany? No, czujemy się jakby to były, nie wiem, jakieś takie mini wakacje. I chyba w zasadzie tak można zatytułować nawet ten odcinek. Pojechaliśmy na mini wakacje, bo tak jest. Z psem. Ale rzeczywiście tak jest. Tak jak mówiłam, brakuje nam tego. Brakuje nam podróży i dzisiaj to zauważyliśmy przy pakowaniu się właśnie, że wdarła się jakaś taka ekscytacja, jakbyśmy naprawdę opuszczali mieszkanie. Myśmy się śmiali, bo wyszliśmy z domu i gadaliśmy, że spakowaliśmy się tak, jakbyśmy się na pół roku pakowali, nie? To prawda. A w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo nie lubimy się pakować, ale dzisiaj nie. Nam to jakoś taką radochę sprawiło, że jest się pakujemy. Towarzyszko? A jak u was temat tej czerwcówki Bożego Ciała? Czy spędzacie go może w domu, czy poza domem, czy na wsi, czy może w mieście, nad morzem, w górach? Zbożu? Czy jakie tam u was są plany? Jak ten czas spędzacie? Piszcie oczywiście w komentarzach. Podejrzewamy, że takich wyjazdów jak dziś to raczej niewiele będzie przed naszą podróżą, bo nie będzie kiedy za bardzo. Dlatego fajnie, że żeśmy skorzystali z takiej okazji, że możemy jakby tu być, chociaż na chwilę. Znaczy my tu możemy cały czas być, wiecie, możemy. Że nas zmotywowało to, że nie chcieliśmy tego pieska, żeby on tutaj siedział sam i do niego tylko przyjeżdżać. To nie, tak teraz jakoś. Teraz tak sobie myślę, bo tutaj widać już drogę i fajnie muszą nas oglądać teraz. Gdzie oni tam w ogóle wlezi? Czy tam jest jakaś droga, że oni tak tu idą? O, tu słychać, że jest zasięg. Tak, tutaj jest zasięg, tutaj w ogóle internet lepszy jak u nas w domu, nie? Naprawdę, internet, jak sprawdzałem przez Wi-Fi, jest 300 download i 100 upload. I rozgarnięta trochę droga, teraz widać Lady lepiej. Hej! Szybko! Ona tutaj zapachy i te. Nie, zajęta jest. No i prawie jesteśmy pod lasem. Też taki las tam jest, którego wam w sumie nie pokazywaliśmy, a o którym wam mówiliśmy, że my właśnie w tym lesie tutaj spotkaliśmy stado jeleni i spotkaliśmy sarny. Dzisiaj znowu była sarenka. Także tutaj jest wiele takich zwierząt, o wiele więcej niż w tym naszym lesie. Bo tutaj jest taka jedna główna droga, dużo mniej uczęszczana niż tam. No praktycznie co jedziemy tutaj, no to są jakieś zwierzęta. A to raptem 15 km od miasta. Bo to jest taki po prostu krótki vlog. Chcieliśmy z wami się podzielić tym, że jesteśmy na mini wakacjach na wiosce. I tak, spędzimy sobie tutaj miło 4 dzionki. Będziemy się opiekować tym oto. Lady, chodź do miniaturki. Miniaturka. No tyle, chcieliśmy się z wami podzielić, że staramy się jak możemy wykorzystać ten czas jeszcze w Polsce. Korzystać z tego co mamy, tak jak wiecie, bo staramy się, żeby jakoś to przed podróżą nabrać też sił i fizycznych i psychicznych. Żeby nie zwariować. Żeby nie zwariować, także korzystamy. My w tym momencie zbliżamy się do drogi, sorki, że tak ogólnie krótko, ale nawet nie planowaliśmy za bardzo czegokolwiek nagrywać. Chcemy życzyć wam przede wszystkim udanego weekendu, tego długiego. Kto oczywiście ma, to super, wypoczywajcie. I tyle, my ruszamy dalej na spacer, pilnujemy pieska i całego dobytku. Także teściowie, proszę się nie martwić. Zostawcie łapki w górę. Ach, no tak, łapka. Zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I oczywiście hasło odcinka musi być. I myślę, że dzisiaj będzie to wieś. Wieś. Także wpisujemy. Kto dotrwał do końca materiału, wpisuje wieś i my wiemy, że oglądaliście do końca. Do Tymczasem zoba. My lecimy. Do zobaczenia. Ahoj!
Na zakończenie, proszę bardzo, macie jeszcze Lady, która przyszła podziwiać zachód słońca, prawda, piesku? I tak to się prezentuje. To są właśnie uroki mieszkania na wsi. Coś, za czym w sumie tęsknimy. Natura, zachód słońca i taka sytuacja. Tym przepięknym widoczkiem życzymy wszystkim udanego, bożego ciała i wszystkiego dobrego.